To film nadesłany do naszej redakcji przez jednego z mieszkańców Jeżyc. Problem dotyczy sklepu znajdującego się przy ulicy Kraszewskiego. Sklep ten zapewne mocno utrzymuje się ze sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Niestety to sprzyja powstawaniu hałasu, zaśmiecaniu w tym rejonie, spożyciu alkoholu na ulicy i nie tylko. To, że problem jest, potwierdza radny osiedla Jeżyce Adam Dzionek. Owszem, takie głosy też są, docierają do nas, są przez nas słyszalne, nie ignorujemy ich, pochylamy się nad tym tematem. Uzyskaliśmy komentarz grupy Eurocash, będącej właścicielem marki tej grupy sieciowej. ABC jest siecią partnerską, w której sklepy prowadzą indywidualni, niezależni przedsiębiorcy. To oznacza, że za każdy sklep jest odpowiedzialny jego właściciel, który prowadzi sklep samodzielnie i niezależnie przy wykorzystaniu wsparcia oferowanego przez grupę Eurocash. Nie mamy wpływu na decyzje przedsiębiorcy co do codziennej działalności sklepu w jakimkolwiek zakresie. Jak wskazuje radny Dzionek, całodobowych sklepów sprzedających alkohol na Jeżycach przybywa, a to ze względu na prohibicję wprowadzoną w innych częściach miasta. Problem alkoholu jest problemem szerokim i na pewno sytuacja, w której czy to na Starym Mieście, na Łazarzu, Wildzie mamy już tą prohibicję, no ten problem przesunął się troszeczkę na Jeżyce. Tych sklepów monopolowych nam tutaj przybyło. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w niektórych dzielnicach Poznania był także kilka tygodni temu tematem naszego programu Otwarta Antena. My u nas na Śródce mamy taki problem, czyli te osoby, które na Starym Mieście czy nad Wartą nie mogą kupić alkoholu, idą na Rondo Śródka, gdzie mamy stację i tam najczęściej po prostu kupują alkohol. Radny Dzionek zapowiada, że także na Jeżycach będzie chciał wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Dotychczas jednak takie próby nie spotykały się z poparciem pozostałych radnych. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.